Owocne rozmowy Ewy Lipskiej. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Ewa Lipska. Magda Wadowska. Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj o nanotechnologii. Mamy w studio bardzo miłego gościa, pana doktora habilitowanego Piotra Cyganika z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dokładnie mówiąc z Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w tymże Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mam nadzieję, panie doktorze, że powiedziałam wszystko o panu. Dobry wieczór, bardzo miło mi i jestem bardzo zaszczycony zaproszeniem do studia. No, a my? Proszę sobie wyobrazić, co państwo możecie powiedzieć na temat nanotechnologii. Prawdopodobnie tyle, co ja wiedziałam jeszcze przed rozpoczęciem tej audycji. I moje pierwsze pytanie do pana, bo chcę, żebyście państwo sobie wyobrazili, co to jest ta nanotechnologia, czyli coś, co jest drobiną, maleńką. To jeden nanometr to jest jedna miliardowa metra, jeżeli mogę w ten sposób podniecić państwa wyobraźnię. Chcę tylko powiedzieć, że ta nanotechnologia jest taką interdyscyplinarną nauką łączącą osiągnięcia chemii, mechaniki, biologii, fizyki oraz informatyki, prawda? Tak. Ładnie wyrecytowałam. No to bardzo proszę teraz, panie doktorze, żeby pan był łaskaw opowiedzieć o tej nanotechnologii w sposób na tyle popularny, żeby nasi mili słuchacze dowiedzieli się, co to znaczy. Tym bardziej, że ta nanotechnologia jest już wśród nas, o czym tak naprawdę mało kto wie. Tak, nanotechnologia jest rzeczywiście wśród nas i taką dziedziną, gdzie możemy się z nią spotkać na co dzień, to jest po prostu elektronika. Wszystkie tranzystory, znaczy mikroprocesory, które używamy, są zbudowane z ogromnej liczby tranzystorów, a te tranzystory są wykonane w tej chwili w rozmiarach nanometrycznych. W tej chwili mamy tranzystory w rozmiarach 32 nanometrów. Czyli ta skala i tak niewielkie wymiary towarzyszą nam na co dzień, używając komputerów, telefonów komórkowych. Czyli komputery będą mniejsze. Komputery są już małe. Są przede wszystkim niesłychanie wydajne. Warto sobie zdać z tego sprawę, że na przykład telefon komórkowy, którego używamy w tej chwili, ma większą moc obliczeniową niż centrum Kennedy'ego NASA w roku 68, kiedy wysyłało człowieka na Księżyc. Taki normalny telefon. Taki normalny telefon ma w tej chwili tak duże możliwości, że... I czy to jest związane właśnie z nanotechnologią, tak, między innymi, tak? Tak, to jest związane z nanotechnologią. Czyli to są układy scalone. Tak, to są przede wszystkim tranzystory, które zostały tak niesłychanie zminiaturyzowane, że jeden procesor zawiera ich w tej chwili 2 miliardy. 2 miliardy tranzystorów jest wewnątrz jednego procesora i ten rozwój i ten czas nanotechnologii, który mamy w tej chwili, można by może w ten sposób obrazowo wytłumaczyć. Ja się spotkałem z takim określeniem od profesora Tomasza Dietla, który był u nas w Instytucie 2 tygodnie temu, bardzo znany polski fizyk, zajmujący się również nanotechnologią, powiedział, że świadectwem tego, że żyjemy w dobie nanotechnologii, jest to, że jeden tranzystor w tej chwili jest wielokrotnie tańszy niż jedna litera w książce. Tak, to bardzo rzeczywiście brzmi lirycznie, ale oczywiście są takie zabawy, że na główce od szpilki mieści się Encyklopedia Brytanika albo Stary Testament. Ja rozumiem, że to jest dla hobbystów.
zajęcie. To była wizja, którą przedstawił Richard Feynman, laureat Nagrody Nobla. On ją jeszcze przedstawił, zanim został laureatem tej nagrody. W roku 1960 bodajże. Chyba 8 został laureatem, natomiast ta wizja została przedstawiona podczas takiego bożonarodzeniowego spotkania w 1959 roku, kiedy on zaczął zastanawiać się nad miniaturyzacją i właśnie tym, żeby wszystkie tomy Encyklopedii Brytaniki zapisać na główce od szpilki. Oczywiście w tej chwili można to zrobić, to nie jest żaden problem, natomiast wizjonerstwo tego człowieka i przewidywanie jak gdyby tych dziedzin nauki, które się będą rozwijały i w którym kierunku, no to było absolutnie fascynujące wtedy i teraz. No to dobrze, że mamy sprawę komputerów, ale to oczywiście jest początek drogi. Tak, ale to wydaje mi się, że w tym momencie warto powiedzieć, jakie siły sprawiają, że ta nanotechnologia się rozwija. Bo były takie, według mnie, dwie przyczyny rozwoju tej dziedziny. Z jednej strony ludzie musieli dostać do ręki narzędzie, które pozwalało mierzyć i oglądać obiekty w tej niewielkiej skali. I takim narzędziem są mikroskopy bliskiego oddziaływania, które zostały wynalezione na początku lat 80., w 81 roku. Pierwszy taki mikroskop został skonstruowany. Wcześniej istniał również mikroskop elektronowy i te urządzenia umożliwiły rzeczywiście zajrzenie w materię tak głęboko, żeby zobaczyć pojedyncze atomy, molekuły. Mało tego, w tej chwili te urządzenia umożliwiają również manipulowanie właśnie atomami, molekułami, wykonywanie różnych operacji. To jest jeden biegun tej historii. Natomiast drugi biegun tej historii jest taki, że również w 1981 roku firma Intel stworzyła pierwszy osobisty komputer. I to rozpoczęło lawinową sprzedaż, lawinowe zainteresowanie w produkcji tranzystorów, mikroprocesorów. No i to dostarczyło ogromnej ilości pieniędzy. A ta dziedzina, żeby się móc rozwijać, ona właśnie wykorzystywała miniaturyzację. Czyli krótko mówiąc, pojawiły się pieniądze i pojawiło się narzędzie. I złączenie tych dwóch rzeczy spowodowało w pewnym sensie jakby rewolucję w tym kierunku. A czy te materiały są bardziej wytrzymałe przez to, że one są mniejsze, że powstają z połączenia różnych tworzyw na przykład? Czy to ma jakieś znaczenie? Znaczy tworzenie bardziej wytrzymałych materiałów i łączenie różnych tworzyw to jest domena nauk o materiałach i to ludzie robią już od bardzo, bardzo dawna. Także tutaj nanotechnologia nie wnosi w tym sensie jakby nic nowego. Najważniejszą cechą tej nanotechnologii jest jak gdyby konstruowanie i badanie zjawisk właśnie w tej niewielkiej skali. Proszę zwrócić uwagę na to, że obiekty nanotechnologiczne nie muszą mieć wszystkich wymiarów takich niewielkich. Wystarczy, że jeden z wymiarów jest nieduży. W ten sposób na przykład cienka warstwa jakiegoś materiału, czy też powierzchnia na przykład tego stołu jest tworem nanotechnologicznym. W tym sensie, że każde przerwanie struktury ciągłej materiału i utworzenie powierzchni tworzy już obiekt, który się zachowuje inaczej niż wnętrze tego materiału, jest obiektem w pewnym sensie dwuwymiarowym. Więc redukcja jak gdyby wymiarów obiektów powoduje, że stają się one materiałami mającymi ciekawe własności, inne własności. Także to nie jest tylko kwestia rozmiaru. Zmniejszając te rozmiary, my również jak gdyby wkraczamy w trochę inną fizykę i materiały mogą zmieniać w dość dramatyczny sposób swoje własności. Wracamy do tej nanotechnologii w przyrodzie. Jest taka jaszczurka, gekony, która się wdrapuje na każdą ścianę i te jaszczurki potrafią biegać po suficie z głową w dół i nawet mogą zwisać, przytrzymując się tylko jedną nogą. Jest to możliwe oczywiście dzięki właśnie nanotechnologii. Panie doktorze. Czy to jest możliwe dzięki przede wszystkim naturze. Natura po prostu realizuje budowę bardzo złożonych struktur, budując je w zasadzie molekuła po molekule, później komórka po komórce. Czyli natura realizuje coś, co nazywamy w takim języku nanotechnologicznym koncepcją bottom up, czyli od dołu do góry.
I przeciwną do tego koncepcją budowy jest technika top-down. To jest technika polegająca na tym, że mamy dużo jakiegoś materiału i wykuwamy z niego coś mniejszego. Na przykład jak rzeźbiarz, który bierze blok granitowy i z niego tworzy rzeźbę, która jest znacznie mniejsza niż początkowy materiał. Matura działa inaczej. Ona kumuluje ze sobą atomy, cząsteczki i zaczyna tworzyć materiał od podstaw. Także bardzo duża część myślenia w tej chwili fizyków i ta transcendentalność w tej nanotechnologii właśnie wynika z tego, że z jednej strony fizyka dostarczyła wiedzy na temat różnego rodzaju oddziaływań między cząsteczkami, atomami, a z drugiej strony biologia dostarczyła informacji o tym, w jak niesłychanie wymyślny sposób natura, używając tych oddziaływań, zaczyna tworzyć bardzo złożone struktury. Struktury te są bardzo regularne, powtarzalne i na drodze ewolucji wykształciła różnego rodzaju struktury, tak jak na przykład łapki tego gekona, no właśnie, które posiadają ogromną powierzchnię kontaktu i oddziałują praktycznie elektrostatycznie z tym materiałem. Tam nie ma żadnego kleju praktycznie. I tam jest takie miliony zaczepień, tak, prawdopodobnie, tam jest bardzo dużo po prostu rodzaju takich włosków, które po prostu elektrostatycznie oddziaływują z tą powierzchnią. To nie jest wspinanie się ani uchwyt polegający na zaczepieniu się fizycznie o coś. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że ma jakieś haczyki. To jest po prostu oddziaływanie elektrostatyczne tych łapek z tym podłożem, oddziaływanie, które znamy. Natomiast sposób, w jaki te łapki są wykonane, bardzo skomplikowana struktura włosków, ona powoduje, że to przyleganie jest niesamowite. Ta efektywna powierzchnia kontaktu tych dwóch materiałów, czyli tych odnóży tego miłego gekona i dowolnej praktycznie powierzchni jest na tyle duża, że on się utrzymuje. Także gekon i inne formy przyrody są bardzo poważną inspiracją dla fizyków, biologów, a później inżynierów do konstruowania urządzeń, które działają na podobnej zasadzie. W tej chwili jest bardzo silny trend w technologii polegający na takiej biomimetyce, na naśladowaniu biologicznych rozwiązań ewolucyjnych. I teraz... No właśnie, tak pewnie było zawsze, bo zawsze był taki, jak państwo pamiętacie, mit Ikara, prawda? Gdzieś wpatrywanie się w skrzydła ptaków, no i wiadomo, czym się to skończyło. Ja mam nadzieję, że w naszym przypadku skończy się lepiej. No to czy się skończy lepiej, to się dopiero okaże, panie doktorze, to my do tego jeszcze przejdziemy. Ja nie jestem wcale taka pewna, ponieważ uważam, że takie eksperymenty naukowe czasami wymykają się ludzkości z rąk. No ale na razie jeszcze mówimy tutaj bardzo lirycznie sielankowo. I sielankowo właśnie, jeszcze powiedzmy teraz o medycynie, prawda? To nie jest dziedzina, którą się gdyby zajmuję w swoim zawodowym życiu. Natomiast zakład, w którym pracuję, zakład fizyki, nanostruktury, nanotechnologii, jest prowadzony przez profesora Marka Szymańskiego i część jego aktywności dotyczy nanomedycyny. Jest taka grupa, którą prowadzi dr Marta Korecka. I oni podążają rzeczywiście też za tymi trendami, które się pojawiły wśród fizyków, którzy wkraczają w ten obszar, wydawałoby się wcześniej zarezerwowany tylko dla biologów, lekarzy, biochemików. I tam można wyróżnić jakby dwa podejścia, gdzie fizycy mogą znaleźć jakieś zatrudnienie, ich pomysły. To jednym z nich jest wykorzystanie właśnie tych instrumentów, które zostały stworzone do obserwowania materii w tym niewielkim wymiarze, do tego, żeby oglądać na przykład pojedyncze komórki, ale nie tyle, żeby je zobaczyć, bo to możemy zrobić zwykłym mikroskopem optycznym, ale na przykład po to, żeby je dotknąć w taki sposób, żeby na przykład zbadać elastyczność takich struktur i na przykład zobaczyć, że elastyczność takich komórek zmienia się, jeżeli przechodzą one przez jakąś terapię, czy są podawane jakieś leki, czy zmienia się ich środowisko, czy wręcz są to komórki rakowe, a nie zdrowe. Jest bardzo dużo prac prowadzonych właśnie w tym kierunku, żeby tego typu instrumenty i tego typu techniki diagnostyczne wykorzystać do analizowania zmian, które zachodzą w tkankach. To jest jeden kierunek. A drugi kierunek dotyczy wręcz wykorzystania rzeczywiście nanostruktur w postaci takich małych kryształków, nazwami klastrami, składanych z różnych materiałów, na przykład z metali. One są dość reaktywne, właśnie to jest jedna z cech nowych,
które mogą się pojawić. Mamy znany dobrze materiał, na przykład tak jak złoto, które jest raczej niereaktywnym materiałem, tak go wszyscy kojarzymy, ale jeżeli będzie właśnie w postaci takiego niewielkiego fragmentu wielkości kilkunastu nanometrów czy kilkudziesięciu nanometrów, zaczyna być reaktywny i to bardzo. Ma również zmienione własności optyczne, więc krótko mówiąc, można wprowadzać tego typu cząsteczki do komórek i one mogą służyć jako rodzaj techniki diagnostycznej, gdzie można wykrywać, na przykład, jeżeli można je w odpowiedni sposób funkcjonalizować, te klastry również, i one mogą przenikać na przykład tylko do komórek, które są patologiczne. I o tym możemy się przekonać później, na przykład oświetlając takie komórki światłem i widząc zmiany w absorpcji światła wynikające właśnie z obecności tych klasterków. Te badania są prowadzone przez wiele ośrodków, właśnie w tym również w Krakowie, w grupie profesora Szymańskiego. Również i to, co mogę powiedzieć, jak mówię, nie zajmuję się tą dziedziną, także tutaj troszeczkę jest to pytanie poza tym, czym się interesuję. Natomiast z całą pewnością, to jest kierunek badań, który w tej chwili jest nowym po elektronice kierunkiem, który zyskuje ogromną uwagę, zainteresowanie społeczne. No bo jest tym pewna szansa, prawda? No. Są ogromne pieniądze inwestowane w ten kierunek, czyli to rzeczywiście jest prawdopodobnie ten kierunek działań nanotechnologicznych, który może okazać się najszybciej rozwijany. Poza tym mainstreamem, powiedzmy, elektronicznym, który już od wielu lat istnieje i który jest związany ze wszystkimi praktycznie dziedzinami naszego życia, w tym również z medycyną. Natomiast tutaj pojawia się nowa gałąź, która się bardzo dynamicznie zaczyna rozwijać. No to przechodzimy do gospodarki. Do włókien. Na przykład, czy pana koszula już jest znano cząstek. Nie. Moja koszula jest bo na przykład przeczytałam, że można będzie mieć taki t-shirt, że przykłada pan komórkę i ten t-shirt ładuje panu komórkę. Czy już są takie podkoszulki? Ja takich podkoszulków jeszcze nie widziałem. Doktor nie chodzi w takim podkoszulku jeszcze, no to dobrze. Nie. Ale tutaj... Nie wiem, co na to nasze serduszko by powiedziało. Znaczy, rzeczywiście, jest wiele rzeczy, które się dzieją jednocześnie, można powiedzieć. To znaczy, ta nanotechnologia przenika chemię, biologię, naukę o materiałach i medycynę, o której wspomnieliśmy już wcześniej. Z tej interakcji tych różnych dziedzin, która się rzeczywiście przekłada na budowanie zespołów zbudowanych z ludzi, którzy mają zupełnie różne specjalizacje, zaczyna się rodzić rzeczywiście bardzo ciekawe, takie transcendentalne podejście do nauki. Powiedziałbym, że to wręcz taki renesans przypomina. To znaczy, rzeczywiście są w tej chwili budowane zespoły bardzo wielowątkowe. Specjalistyczne zapewne. Tak, ale w tym sensie, że posiadają specjalistów z naprawdę różnych dziedzin. I to może rzeczywiście skutkować w tworzeniu nowych rzeczy. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że nanotechnologia stała się pewnym symbolem w tej chwili tej nowoczesności i wielu producentów... Młoda nauka. Młody trend, o tak bym to określił, bo nauka chyba to raczej nie jest zbyt młoda. Natomiast na fali tego trendu oczywiście sprzedaje się różne rzeczy. I wielu producentów próbuje ubić po prostu interes, więc pojawiają się różne rzeczy, które mają jakiś związek z nanotechnologią, który ciężko określić. Należy pamiętać o tym, że to oczywiście spowoduje, że wkroczymy też w dziedzinę związaną z odpadami, z koniecznością utylizacji w pewnym sensie produktów nanotechnologicznych. No właśnie, czy wtedy może nanotechnologia zająć się tymi produktami na zasadzie paradoksu, czy nie? No tak, ja bym powiedział tak, to wszystko, co się dzieje, mam wrażenie przynajmniej takie w nauce, odpowiada mniej więcej temu, co dzieje się w przyrodzie wokół nas. Czyli pewne rzeczy dzieją się w pewnych określonych etapach. No tyle, że przyroda, tak mi się wydaje, jakoś sobie to reguluje w ramach bezpieczeństwa. Natomiast tam, gdzie wkradają się pieniądze, gdzie zaczyna się obok tworzyć pewien biznes naukowy, no bo jednak coś takiego się dzieje, wydaje mi się, że jest większe niebezpieczeństwo. Także to nie jest to, że my tylko przenosimy pewne takie najlepsze przykłady z przyrody do nauki i to tak nam
wspaniale służy, tylko jak znamy z historii różnych, z historii ludzkości w ogóle, to wiemy, że w momencie, kiedy dostaje się to w ręce ludzi, to wtedy, no i za tym jeszcze stoją pieniądze, no to jest, jest to pewne niebezpieczeństwo, jak pan myśli? Mnie się wydaje, że każdy... No kto to sprawdza, prawda? No kto? Znaczy, najpierw może odpowiem ogólnie, a później wejdę w szczegóły. Otóż wydaje mi się, że każda nauka niesie z sobą niebezpieczeństwo. Każda. Na pewno, tak. I nawet nie musimy się koncentrować na tych gałęziach nauki, które wszyscy kojarzymy z takimi zagrożeniami, takimi jak fizyka jądrowa, na przykład bomba atomowa, czy broń biochemiczna, czy nie wiem, czy jakieś inne zagrożenia. Te proszę zwrócić uwagę na to, że każda wiedza może być źle użyta. Oczywiście, to jest tak jak z radem, tak. Prawda, który służył do stworzenia bomby atomowej, a równocześnie był środkiem bardzo ważnym w medycynie. To znaczy, on może nie posłużył do stworzenia bomby, natomiast wiedza rzeczywiście, która została rozwijana w tamtym okresie czasu, ona posłużyła efektywnie do tego. Natomiast, korzystając z tego przykładu, który jest bardzo dobry, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że nie możemy niebezpieczeństw ludzkości kojarzyć tylko z naukami przyrodniczymi. No bo to jest bardzo właśnie taki popularny temat filmów katastroficznych. Proszę zwrócić uwagę, że nauki humanistyczne mogą przynieść również wiele zagrożeń. W szczególności właśnie wojna, która skończyła się tak tragicznie wykorzystaniem broni jądrowej, została zapoczątkowana gdzieś być może w latach 20. przez grupę antropologów, którzy uznali, że ludzie, którzy są innej rasy, są z definicji gorsi. To jest prawda. Prawda? I proszę zwrócić uwagę na to, że idee humanistyczne, znaczy odległe od nauki, powiedzmy takiej czysto nauk przyrodniczych, wyrządziły również wiele złego. Czyli jesteśmy niepoprawni we wszystkich gatunkach. Znaczy nie, no. Dawno, dawno temu zdecydowaliśmy się podjąć ryzyko i zeszliśmy z drzewa. I od tego momentu opuściliśmy takie bezpieczne miejsce. Od czasu do czasu nachodzi nas pokusa, żeby tam wejść z powrotem. Ale to jest część, wydaje mi się, naszej natury. Nie upatrywałbym w każdym razie, tak mi się wydaje, w nanotechnologii większego zagrożenia niż w innych naukach, w sensie takim stricte związanym jak gdyby z tym, że właśnie może ta technologia wejść w niepowołane ręce, że ludzie mogą zacząć ją wykorzystać przeciwko sobie. Ten problem istnieje na naszym świecie już od bardzo dawna. Oskarżyć nauki humanistyczne i bardzo słusznie, ponieważ wracając do Niemiec, to cały przemysł był na usługach ideologii. W tym jest niebezpieczeństwo, że ideologia pociąga za sobą naukę. I wtedy ta nauka jest na usługach, tak jak wówczas na usługach nazizmu. Choćby na przykład słynny Krups, który był momentalnie zmienił swoją działalność na rzecz ideologii. I to jest oczywiście niebezpieczne. To jest jedno z bardzo poważnych zagrożeń. No tak, ale właśnie to jest przykład, który pokazuje, że to wymaga pewnej złej współpracy ideologów, humanistów, polityków z naukowcami, prawda? Także sama nauka jako taka wydaje mi się, że nie niesie w sobie niebezpieczeństwa w sensie takim stricte. Ona niesie w sobie niebezpieczeństwo takie, jakie niesie w sobie wiedza. Wiedza jest czymś, co można porównać do... Czy jest po prostu pełnią, jest tym, czego poszukujemy. Właśnie to jest ta immanentna część naszej człowieka, która każe mu się dowiedzieć dlaczego i tego nie powstrzymamy. To znaczy upieranie się na przykład przy tym, żeby odsunąć te zagrożenia poprzez zaprzestanie dalszych badań, czy zaprzestanie powiększania naszej wiedzy, według mnie jest błędne. My powinniśmy iść dalej w tym kierunku, natomiast powinniśmy cały czas zbierać ten bagaż doświadczeń właśnie z różnych wydarzeń historycznych, który pozwoli nam w jakiś sposób przetrwać tą podróż w przyszłość. Znaczy na ideologię nie mamy wpływu i na systemy,
polityczne. I oczywiście jak wszystko inne, i ta nauka jest pochodną wydarzeń, na które gdzieś do końca nie mamy wpływu. Znaczy mamy oczywiście, ale bardzo często jednak cyklicznie, jak patrzymy na to, co się w naszej historii działo, że tak co 50 lat wybucha wojna, to jednak wtedy ta nauka skręcała bardzo gwałtownie w nie najlepszym kierunku. Ale wracając do tych zagrożeń, mówi się o tym, że po inżynierii genetycznej nanotechnologia jest taką kolejną próbą psucia naszej żywności. Że nawet poważni naukowcy ostrzegają, że nanotechnologia, czyli jak gdyby takie manipulowanie materią, wprowadza nowe, poważne zagrożenia dla zdrowia i dla ludzi i dla środowiska. Co pan doktor o tym myśli? Co się znajduje na półkach naszych supermarketów? Nie, tam jeszcze chyba jednak nanotechnologii tak naprawdę nie ma. Pojawiają się natomiast takie produkty, jak na przykład skarpetki z nanocząsteczkami srebra, które mają działanie rzeczywiście antybakteryjne. Już są w sklepach? Tak. Czyli jak jest napisane, że skarpetka jest antybakteryjna, to znaczy, należy ją omijać? Znaczy, niekoniecznie. Nie. Znaczy, ja bym chciał jak gdyby to w ten sposób przedstawić, że no jakby odpryskiem na pewno naukowym oraz tych bardzo poważnych przedsięwzięć, które są robione, są również no takie bardziej tanie formy, nazwijmy to, uskuteczniania nanotechnologii. A tak zupełnie poważnie oczywiście to musimy pamiętać, że to jest dziedzina, do której dopiero wkraczamy, dopiero otworzyliśmy drzwi. W związku z tym trudno też oczekiwać, żeby ludzie jednocześnie otwierając te drzwi już wiedzieli, co zrobić, jeżeli wejdzie jakiś nieproszony gość, jak sobie poradzić. No to wszystko następuje w pewnych sekwencjach. W momencie, kiedy pojawia się większa ilość takich materiałów, rzeczywiście to w tej chwili rozpoczyna dyskusję naukowców, polityków nad tym, jakie zagrożenia mogą nieść nanocząstki w szczególności, bo to głównie o to chodzi. Czy myśli pan, że politycy też się nad tym zastanawiają? No, wydaje mi się, że tak. W tym momencie, w którym wchodzą w grę duże pieniądze, wszyscy zaczynają się zastanawiać. Nie wiem, czy politycy są pierwsi, czy ostatni, ale na pewno... To też prawda, zapomniałam o tych pieniądzach. Proszę nie zapominać o pieniądzach. Zapomniałam właśnie, tak muszę sobie... One były źródłem rozwoju, jednym z tych dwóch właśnie filarów, można powiedzieć, nanotechnologii, niewątpliwie, które właśnie przynosiła elektronika. Natomiast odnosząc się do tego, o co pani zapytała, to rzeczywiście jest poważny problem. Dlatego, że te małe cząsteczki są bardzo reaktywne. Te materiały mają pewne nowe własności. My do końca nie wiemy, w jaki sposób one będą działały ze środowiskiem, z człowiekiem. Więc to jest w tej chwili przedmiotem badań. Na przykład takie skarpetki, które zawierają takie nanocząstki, wkładamy do pralki. Część z tych nanocząstek wychodzi z tej pralki i trafia do naszych ścieków. W naszych ściekach egzystuje dość dużo różnych bakterii i one wcale nie są niepotrzebne w tych ściekach, ponieważ biorą udział w procesie rozkładania substancji różnych, prawda? Czyli wybijanie ich na przykład i wpływ na ich populację akurat nie jest pożądanym efektem. To taki bardzo prosty przykład, który pokazuje, że jeżeli jedną rzecz zmienimy oczywiście w tym układzie, którym jest jakiś ekosystem, to może mieć pewne konsekwencje. Oczywiście wszystko jest kwestią liczb. Pytanie, jak duży będzie odsetek tego typu materiałów i jaki będzie ich udział w ściekach. Na razie jest marginalny, domyślam się. Na razie się ludzie koncentrują na przykład na tych zastosowaniach medycznych, więc robią testy na różnych organizmach, patrząc, jaka jest gospodarka tego typu nanocząsteczkami, w jaki sposób one są usuwane z organizmu. Czyli jakby na poziomie na razie takim, jeszcze nie ekosystemu, ale układów biologicznych. Natomiast to, o co pani zapytała, no jest absolutnie bardzo aktualnym tematem. I z tym, że on jest w bardzo początkowej fazie, co jest według mnie dość uzasadnione, ponieważ
No, na chwilę obecną my nie mamy takiej ilości tych materiałów, żeby wydaje mi się przynajmniej, żebyśmy się mieli czym martwić teraz. Natomiast niewątpliwie należy się tym zacząć nad tym zastanawiać już teraz, żebyśmy nie byli zaskoczeni w przyszłości. No, ale te nanocząsteczki już podobno są w winie. W piwie, przeczytałam, w winie, w piwie. Gdzieś już w pewnych produktach chodzi o to, żeby produkty miały bardzo ładny kolor na przykład. Tak, można oczywiście, prawda, regulować kolor. No właśnie, czyli można... one gdzieś już są. Gdzieś no być może, natomiast tak. No ja uważam, że jest to dość nieodpowiedzialne w gruncie rzeczy, dlatego że... Czyli chce pan powiedzieć, że nie ma grupy, organu, który by czuwał nad tym? Nie, są takie organy. Ja są nie takie? Jestem, nie jestem, jakby ja zajmuję się tylko nauką. Jestem osobą, która nie bierze udziału w tych wszystkich etapach myślenia na temat nanotechnologii, bo to nie jest moja rola. Natomiast są takie instytucje, są takie organizacje. Ja nie mogę w tym momencie się wypowiadać, czy to konkretne wino na przykład, o którym pani mówi, czy ono na przykład, no domyślam się, że jakieś badania względem toksyczności przejść musiało. Natomiast moje osobiste wrażenie jest, że dodawanie tych cząstek do wina, czy do tego typu produktów ma tylko jeden cel. Ma zwrócić uwagę klienta, że coś magicznego, niesamowitego jest właśnie w jego kieliszku. Dziękuję bardzo za tę magiczność. No trochę tak jak rad, o którym pani wspomniała, prawda? Ludzie go używali, nie zdając sobie z tego sprawy, że no, ponoszą pewne konsekwencje jego używania. Właśnie, sama kieliszkodoska. Sama Maria Kieliszkodoska. Także nie sądzę, że jesteśmy aż tak... na tak wczesnym etapie myślenia na temat tych konsekwencji, jak było to w czasach Marii Curie, kiedy takie rzeczy dopiero się rodziły, jak zwrócenie właśnie uwagi na jakieś zagrożenia wynikające z prowadzenia nowych zupełnie rzeczy. Tym niemniej jest faktem, że ta część badań, wydaje mi się, jest znacznie słabiej rozwinięta. No właśnie. No bo, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie też konsekwencja tego, że najpierw trzeba w ogóle zacząć robić pewne rzeczy w zakresie nanotechnologii, żeby martwić się odpadami czy tego typu zjawiskami na dużą skalę. Ale absolutnie bym tego nie demonizował, dlatego że wydaje mi się, że na razie to jest na zasadzie właśnie bardziej marketingowej niż jakiejkolwiek innej i ale, nie wydaje mi się, że to było jakieś realne zagrożenie. Ale kazał mi pan pamiętać o pieniądzach. Tak. I ja sobie tak wyobrażam, że dla producenta, który chce sprzedać swój produkt, szansa, żeby ten produkt był w pięknym kolorze, efektowny, zadziwiający, przy pomocy, i może to zrobić przy taniej pomocy, rozumiem, że te nanocząsteczki nie są takie drogie. Ja rozumiem, najwyraźniej nie, skoro właśnie, się to opłaca. No to w tym dżemie jednak pewne niebezpieczeństwo. Tak, natomiast ja pamiętam w 2009 roku, więc kilka lat temu, byłem na takiej konferencji bardzo dużej w Pradze, gdzie, że tak powiem, w ramach wolnego czasu wziąłem udział właśnie w takich sesjach dotyczących zagrożeń. I rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych przynajmniej rzeczywiście tego typu produkty muszą przejść odpowiednie testy i są instytucje, które się naprawdę interesują tym, jakie skutki uboczne mogą one wywoływać. To jest nowość, no, od razu trzeba powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że wszystko wśród nas, ludzi, jak i w przyrodzie rozwija się na zasadzie takiej, że musi pojawić się bodziec. No, on się już pojawił. Tak. Prawda? I teraz jest kwestia reakcji na ten bodziec, więc powstają odpowiednie organizacje, ludzie zaczęli się tym interesować. Ja nie śledzę tych wydarzeń, ale już wtedy, pamiętam, byłem wtedy zaskoczony, bo mi się wydawało, że my dopiero rozpoczynamy zupełnie coś ciekawego, a tutaj już rzeczywiście na tej konferencji były specjalne sesje poświęcone właśnie ekologii i jej toksyczności na przykład. Tak. Coś, na czym ja się osobiście zupełnie nie zastanawiałem w swoich badaniach, bo akurat nie zajmuję się nanocząstkami, więc to było dla mnie ciekawe, że rzeczywiście już takie myślenie w poważny sposób jest... Ta toksyczność, myślę, ona już istnieje, bo jeżeli one już są, no to gdzieś ta toksyczność istnieje. Znaczy ta toksyczność istnieje, bo tak powiedziałem, mały kawałek takiego kryształu, który oryginalnie, tutaj właśnie dobrym przykładem wydaje mi się złoto, który oryginalnie jest bardzo mało reaktywny. Jak wiemy, możemy robić implanty na przykład z takich materiałów jak złoto, które jest niereaktywne. W formie takich klastrów zaczyna być bardzo reaktywne, zaczyna być katalizatorem wielu reakcji. Tych, które chcemy przeprowadzić oraz tych, które
i chcemy przeprowadzić na przykład, prawda? Czyli to jest to, co zawsze się dzieje, kiedy coś zaczyna, jakiś element naszego środowiska zaczyna być aktywny, to ta aktywność może być dla nas korzystna i niekorzystna. Natomiast mam taką nadzieję, że te zabiegi właśnie odpowiednich organizacji czuwających naszym zdrowiem, no, są rzeczywiście, znaczy czuwają nad tym, żeby nie dopuszczać do sprzedaży przede wszystkim rzeczy, które w żaden sposób nie zostały sprawdzone. To ja wątpię, to znaczy gdzieś się to na pewno wymknie spod kontroli, bo będzie coś takiego jak z nawozami sztucznymi, to znaczy my nigdy nie wiemy, ile w żywności jest nawozów sztucznych. No, dlatego powstają tak zwane sklepy ekologiczne. Szukamy takich możliwości, żeby kupić zdrową żywność. I teraz jest pytanie, jaka ona jest, ta zdrowa. U nas w Polsce nie ma jeszcze certyfikatu. Na przykład w Austrii już pan ma napisane, że na przykład serek czy coś jest bez genu. Jest to na pudełku napisane. U nas nie ma jeszcze takiego zwyczaju. Moim zdaniem powinien być, ale u nas się mało mówi. Nie tylko o nanotechnologii, cząsteczkach, toksyczności, wszystkim. U nas jeszcze poziom ekologii nie jest najwyższy. No. Ja myślę, że akurat Austria jest tutaj trochę złym przykładem, ponieważ to jest kraj bardzo świadomy tych zagrożeń. On, wydaje mi się, że się absolutnie wyróżnia. Bardzo. Tam się dużo rzeczywiście na ten temat mówi. No, ale proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich tych aspektach dochodzimy znowu do pieniędzy. Dlatego, że możemy zjeść ekologiczne jabłko. O Boże, oraz znowu pieniądze. Oraz ekologiczną kurę. A, tylko musimy zapłacić wielokrotnie więcej pieniędzy. Zaczęli, tak się źle skończy. Przepraszam. Nie, chodzi mi o to, że po prostu ludzie muszą mieć świadomość tego, że jedzenie powinno być drogie. Bo jeżeli ma być wytworzone w sposób ekologiczny, to znaczy w zasadzie w sposób niemasowy na taką skalę, jak jest to robione teraz, co oznacza automatycznie, że ono musi być droższe. No i teraz ludzie wolą wydać pieniądze na przykład na wakacje, na nowy sprzęt RTV, niż na przykład na zjedzenie zdrowego kurczaka, czy indyka, czy dobrego chleba. Więc to jest kwestia wyboru. I proszę mi wierzyć, akurat miałem przyjemność również mieszkać przez jakiś czas na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam przez bardzo długi okres czasu no, nie dawało się ludzi tego przekonać. To znaczy, ktoś idąc do sklepu, widząc dwa kurczaki z bardzo dużym naklejką, można na nim napisać, że to jest ekologiczny, tylko że kosztuje dwa razy więcej. I po prostu ludzie go nie wybiorą, bo uważają, że to nie jest aż tak istotne w ich życiu, żeby jedli ekologiczną żywność. Czyli jest to kwestia świadomości, wychowania, edukacji. No i pewnego ryzyka, które się bierze na siebie w tym wypadku. Właśnie mam wrażenie, że ludzie nie mają tej świadomości właśnie. Oni, wydaje mi się, że jak kupią nowy sprzęt, to wiadomo, dlaczego on jest lepszy od starego. To można sprawdzić. Ale dlaczego ten ekologiczny kurczak jest ma lepszy. W większym stopniu poprawić komfort mojego życia niż nieekologiczny? Czy ten napój winny, nie wiem, z nanocząsteczkami w sumie nie jest mi potrzebny do niczego i mogę wypić wino, które jest robione od kilku tysięcy lat dobrze i nie należy go poprawiać? To jest kwestia edukacji, mentalności. Tak, pewnej kultury życia. Pewnej kultury życia. Ale dlaczego pan mówi, że ta kura, która biega po podwórku, jest musi być koniecznie droższa od tej z fabryki? No, dlatego, że znowuż będę się odwoływał do przyrody. Przyroda minimalizuje, że tak powiem, nakłady. Ludzie też je próbują minimalizować. Wysoki nakład kur, chcę tam powiedzieć. Znaczy w tym sensie, że taki rozwój technologii żywienia nastąpił po to, czy jego siłą napędową było cały czas obniżanie kosztów. My się bardzo cieszymy, jak możemy kupić prawda, polędwicę sopocką za 10 zł. Nikt się nie zastanawia nad tym, dlaczego czy można zrobić polędwicę za 10 zł. Ona jest znana. Ja przepraszam bardzo. No nie. Nie, chodzi mi o to, że to, czy dopuszczamy do siebie jakieś... My jako społeczeństwo decydujemy o bardzo wielu rzeczach. I niedobrze się dzieje, jeżeli wydaje nam się, że ktoś za nas podejmuje te decyzje. Idąc do sklepu, robiąc zakupy i wybierając pewne rzeczy, my też podejmujemy jakieś decyzje. Mamy wpływ na tą gospodarkę. Gdyby wszyscy nagle chcieli jeść rzeczy ekologiczne,
no to producenci nie zrobiliby niczego innego, tylko by przeszli na taką produkcję, bo nie byliby w stanie dobrze sprzedać. To prawda. Więc tak się właśnie dzieje w Austrii. Akurat ten przypadek znam i dość często się tam jeżdżę, ale przede wszystkim interesowałem się tym, bo mieszkałem w Niemczech przez jakiś czas i oglądałem dużo programów też na temat właśnie. Rzeczywiście jest bardzo dużo sklepów ekologicznych i to są bardzo poważne sklepy, to znaczy jeżeli te buraki czy ziemniaki leżą, to one mają adres, gdzie one są wyprodukowane, jak się nazywa producent, i mają certyfikat. To jest ta różnica. Czyli ta kultura tej zdrowej żywności, sprzedaż jest zupełnie inna niż u nas. My musimy wierzyć na tak zwane słowo, a czytałam parę artykułów, z których wynikało, że ta zdrowa żywność jest pod dużym znakiem zapytania. Rozmawiamy o tej nanotechnologii bez przerwy dzisiaj i próbujemy znaleźć jakąś równowagę między wadami i zaletami tej nauki. Jeszcze chciałam, bo rozmawialiśmy o zagrożeniach w żywności, ale też jest pewne zagrożenie w medycynie, to znaczy wszczepiając te nanoroboty w człowieka, znaczy równocześnie może się okazać, że z jednej strony chcemy coś naprawić w organizmie, a z drugiej strony oczywiście może się zdarzyć, że to zacznie być szkodliwe, że po prostu, nie wiem, że to się nagle zacznie samoreplikować jak gdyby, czy coś takiego, pomnażać w człowieku. Czy jest takie zagrożenie? No jest. Pewnie pan powie zaraz jak wszystko. Pani nawiązuje teraz do książki Erika Drexlera, który napisał taką książkę Engines of Creation, silniki stworzenia. On przedstawił tam taką wizję tzw. assemblerów, czyli urządzeń, które same zaczynają tworzyć właśnie takie nanoroboty. Powielają się. Tak, które zaczynają się powielać i w pewnym sensie zaczynają konsumować przestrzeń wokół siebie, przyrodę i wszystko. Według mnie ta obserwacja Drexlera, ta wizja jest wadliwa. Jej wada polega na tym, że Drexler zakłada następujący scenariusz, w którym tworzymy nanoroboty z materiałów nieorganicznych, takich, które najbardziej lubimy i umiemy używać teraz, metali, półprzewodników i różnych izolatorów. I budujemy z nich obiekty w skali nano, które posiadają taki poziom autonomii, że zaczynają się same replikować i tak dalej. No tu jest pewna sprzeczność. Proszę zauważyć to, co powiedziałem na początku, że natura jest w ten sposób skonstruowana, czyli przyroda, komórki, które są nanorobotami, to nic nie szkodzi, że mają wymiary powiedzmy kilku mikronów, czy nawet kilkudziesięciu mikronów, ale procesy, które zachodzą w komórkach, pojedyncze białka, które mają wymiary naprawdę nanometra i które inicjują procesy w tym robocie, nazwijmy to, używając języka Drexlera, to wszystko skonstruowała przyroda, używając zupełnie innych materiałów niż my. I ona, wychodząc od tych mikroskopijnych obiektów, stworzyła nas z tych samych materiałów. Teraz my używamy innych materiałów i próbujemy z tymi materiałami zejść do tej niewielkiej skali. Mnie się wydaje, że schodzimy, oczywiście tworzymy różnego rodzaju układy, bardzo, bardzo, bardzo prymitywne w porównaniu do tego, co tworzyła przyroda. Więc byłbym bardzo daleki od tego, żeby przypuszczać, że będziemy w stanie tymi materiałami zawojować, że tak powiem, czy zawładnąć tą częścią właśnie przyrody, tym fenomenem replikacji, które posiadają komórki, które posiadają, prawda, także to, czy nić DNA, czy RNA, to są obiekty rzeczywiście działające w tej skali. I podkreślam jeszcze raz, natura stworzyła, idąc właśnie od dołu, od bottom, do tej naszej skali, użyła tych materiałów. Drexler założył, że używając materiałów nieorganicznych zejdziemy do tej skali i będziemy naśladować przyrodę. To wydaje się zupełnie sprzeczne, bo gdyby tak było, to przyroda by je wykorzystała. Przyroda miała bardzo dużo czasu na wybór materiałów. W związku z tym ta wizja według mnie jest w tym zakresie pełną fantazją, dlatego że to nie te materiały. A jeżeli użyjemy materiałów biologicznych,
no to wejdziemy w ten sam sposób konstruowania, jaki robiła przyroda, a przyroda potrafi regulować, że tak powiem, to znaczy te związki organiczne, potrafi nad nimi zapanować. Także byłbym zupełnie spokojny, że tego typu nanoroboty nam nie zawładną. I nie sądzę, tak powiem, to wszystko zmierza ku temu, że my więcej uczymy się od przyrody, niż próbujemy ją zanegować. Takiej jakby pozycji wśród naukowców nie ma. My raczej używamy tych materiałów nieorganicznych, próbujemy w tej chwili łączyć z materiałami organicznymi. Że to jest to, gdzie ja mniej więcej, czym ja się zajmuję, gdzieś na tym styku właśnie pracuję. Natomiast nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy naprawdę weszli w kompetencje przyrody dotyczące replikacji, czyli tego fenomenu, z naszymi brudnymi, nazwijmy to, materiałami, jak to mówi jeden z profesorów naszego wydziału, wkładając swoją kosmatą rękę, prawda, w te siły natury, nie wydaje mi się. Także tu byłbym spokojny. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenia w medycynie, tak jak już wspomniałem wcześniej, oczywiście, no, proszę zwrócić uwagę na to, że leki są bardzo długo dobierane i terapie są bardzo długo testowane, zanim trafiają do ludzi. Już niestety nie. Coraz krócej. Znaczy, jeżeli dotyczą oczywiście osób w stanie terminalnym, wtedy za zgodą tych osób rozumiem, że są podejmowane bardzo ryzykowne czy nowatorskie terapie. Ale generalnie rzecz biorąc, ten proces jest długi. Więc to jest pierwsza rzecz. Także ja nie sądzę, żeby te zagrożenia były tak istotne. Znaczy, faktem jest, że stosuje się nanomateriały w diagnostyce medycznej, natomiast użycie ich rzeczywiście w organizmach, czyli można prowadzić badania in vitro z żywymi organizmami, ale poza ustrojem z komórkami. Natomiast prowadzenie tych badań wewnątrz organizmu, takiego dużego jak człowiek, skomplikowanym, to jest problematyczne. Nie wiadomo, co się dzieje. Tak naprawdę wprowadzamy te nanomateriały czy nanocząstki w jakiś jeden organ, jaka jest później ewolucja tych materiałów, czyli gdzie one się później rozkładają w tym organizmie, jak są z niego usuwane. To jest wszystko, na ile rozumiem, przed nami. Jak mówię, to nie jest moja dziedzina, natomiast rozmawiałem z kolegami i słucham czasami seminariów, więc to jest ta wiedza, którą jakby wyniosłem z tych spotkań. Więc nie obawiałbym się, że tak szybko będziemy stworzyć w stanie nano doktora, którego będziemy mogli połknąć i on będzie mógł wykonać różne operacje. Wiele rzeczy jest możliwych, natomiast ta wizja taka powiedzmy katastroficzna, że my nagle tworzymy syntetycznego, takiego nieorganiczny właśnie nanorobota, który zaczyna nas, nie wiem, zjadać i replikować się. Wydaje mi się, to już jest zupełnie nierealne właśnie z tych przyczyn, o których już wspomniałem. No mamy tego nano w kosmetyce trochę już podobno. No tak, no ale to właśnie wynika z tych kwestii związanych z kolorem, z jakie będą skutki, to się dopiero okaże. Ale podobno we wszystkich kremach tam do... Znaczy, pamiętajmy o tym, że nanotechnologia to jest tylko wyodrębnienie, nazwanie pewnych rzeczy. Pamiętajmy o tym, że chemia, normalna chemia, która syntezuje molekuły praktycznie prawie że na życzenie, tworząc je w idealnych kopiach jednakowych, w dużych ilościach, w tym sensie jest nanotechnologią. To w zasadzie nadzieja nanotechnologii głównie polega właśnie na wykorzystaniu materiałów organicznych, bo możemy tworzyć na przykład takie molekuły w bardzo dużej ilości w idealnie powtarzalny sposób. Następnie chcemy wykorzystać wiedzę z biologii do samoorganizacji tych struktur, prawda? W ten sposób. Ludzie próbują różne, tworząc nanostruktury, próbują w tej chwili jakby właśnie te różne podejścia łączyć, czyli i syntezę chemiczną, i samoorganizację jako inspirację z biologii. I techniki, które rozwinęliśmy do obróbki materiałów nieorganicznych, tak jak litografie różnego rodzaju. To wszystko próbujemy razem łączyć, żeby zbudować coś nowego, jakieś udoskonalenie. Natomiast, tak jak już powiedziałem, znaczy nie jesteśmy na takim etapie, wydaje mi się, rozwoju, żeby rzeczywiście nanoroboty takie w takim rozumieniu, jakbyśmy sobie to wyobrażali, rzeczywiście funkcjonowały w naszym organizmie. To są raczej różnego rodzaju materiały, które mają pewną funkcjonalizację, które powinny celowo trafić do odpowiednich komórek, które mogą w tych komórkach wywołać odpowiednie reakcje. Natomiast to nie jest robot w takim rozumieniu zdalnego sterowania. To jest niemożliwe, wydaje mi się, w takim zakresie. Raczej natura tak nie działa. Natura opiera się na pewnych samoczynnych procesach.
Gdybyśmy chcieli rzeczywiście budować rzeczy atom po atomie, od początku do końca, no to w taki sposób, żebyśmy naprawdę myśleli nad każdym krokiem, proszę się zastanowić, jak dużo by to zajęło czasu. W tej chwili robimy takie rzeczy i w tym laboratorium, znaczy w naszym zakładzie, grupa profesora Szymańskiego zajmuje się eksperymentami, w których rzeczywiście są tworzone układy z pojedynczej molekuły, z pojedynczych atomów, prawda? Badane są ich własności. Ale trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w tej chwili naprawdę budowali ogromne układy, ogromne urządzenia w ten sposób. Raczej musimy w którymś momencie oprzeć się o jakąś samoorganizację, o pomysły zaczerpnięte z przyrody. Te doświadczenia w tej chwili bardziej służą zrozumieniu fizyki jako takiej, która się dzieje w takich małych układach, niż stanowią realną alternatywę już na teraz tworzenia nowej elektroniki czy nowych takich układów. To bardziej jest poznanie przyrody niż to jeszcze nie tak. Nie wiadomo, czy w ogóle w tym kierunku pójdzie ta dziedzina, czy bardziej właśnie nie oprze się na tym, co robi biologia. I wracamy do zagrożeń. Czy nie obawia się pan, że te nanoroboty na tyle wymkną się nam z rąk, że mogą zostać wykorzystane przez nanoterrorystów? Na przykład. Znaczy, ja bym się osobiście nanoterrorystów nie obawiał. Organizacje terrorystyczne przechwycą właśnie. Cóż, no organizacje terrorystyczne... Roboty i... Oczywiście, że... Znaczy, może być broń, prawda? Znaczy, broń? Tak. No, oczywiście, no, możemy wiązać... Broń się też wykorzystuje. Nanotechnologię z bronią. Natomiast wydaje mi się, że no, w ten sposób możemy wiązać przede wszystkim elektronikę z bronią. Ona jest związana ze wszystkim, w tym również z bronią. W tej chwili pewne układy nanometrowe, które zostały kilka lat temu przeanalizowane, mam na myśli Memristor, rzeczywiście stwarzają pewne możliwości tworzenia nowych typów układów sztucznej inteligencji. Są takie przewidywania. To jest bardzo ciekawy aspekt, ponieważ on się zaczął od nanotechnologii, a w tej chwili bardzo silnie działa... To znaczy, na czym by to polegało dokładnie? Znaczy, nie chodzi mi o to, że po prostu pojawiają się nowe koncepcje tworzenia układów logicznych, które zwiększą możliwości operacyjne przyszłych komputerów. Nastąpi jakby nowy trend w rozwoju elektroniki. Tak się przynajmniej przewiduje, tak niektórzy przewidują, może tak to powinienem powiedzieć. Czy ta koncepcja wygra rzeczywiście z tą koncepcją, która jest realizowana obecnie i czy rzeczywiście ten trend się powiedzie, trudno powiedzieć. Natomiast rzeczywiście, jak się należy domyślać, wojsko zawsze jest zainteresowane nowymi... Wszystkimi nowinkami. No, oczywiście. Finansuje takie badania i się nimi interesuje. W sposób otwarty zresztą. Nie jest to jakoś ukrywane specjalnie to zainteresowanie, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście musimy też pamiętać o tym, że wojsko interesując się czymś, angażuje pieniądze, środki. Później my też korzystamy z tych technologii. Większa część, czy duża część technologii była rozwijana przez wojsko, a później została, że tak powiem, również wykorzystana. Do cywila poszła, dokładnie. Tak. Także z nanotechnologią, no, jak mówię, no, ona przede wszystkim rozwija w tej chwili elektronikę. Te nowe koncepcje układów logicznych, wojsko jest bardzo zainteresowane dokładnie w wytworzeniu układów, które będą samodzielne logicznie, można powiedzieć. No, natomiast oczywiście, no, jeżeli mówimy o zagrożeniach, to oczywiście terroryści mogą wszystko przechwycić. No więc to nie jest nic nowego. W tym sensie, że takie zagrożenie terrorystyczne no, cały czas istnieje i stwarza i po prostu... No, ale po prostu, że przejmą pewne koncepcje. To nie wydaje mi się aż takie prawdopodobne. Znaczy, no, znaczy jeszcze raz powiem, znaczy to wydaje mi się, że to, co niesie z sobą w tej chwili nanotechnologia,
to przede wszystkim... Na przykład zbieranie informacji. Ale to dalej się wpisuje w ten rozwój elektroniki, prawda? Miniaturyzacja urządzeń do zbierania informacji, prawda? Gromadzenie dużej ilości informacji. Proszę zwrócić uwagę, że to jest obosieczne, bo z jednej strony oczywiście terroryści na przykład mogą wykorzystać mikroukłady różnego rodzaju do zbierania informacji i przygotowywania na przykład ataku terrorystycznego, ale z drugiej strony również organizacje, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem, monitorują coraz większy przepływ informacji dzięki rozwoju informatyki i mogą, mogą analizować rzeczywiście te informacje z dużą szybkością i mogą znaleźć ślady takiej działalności. Powstają programy, które w coraz lepszy sposób rozumieją język, który używamy, tak aby odczytać z niego odpowiednie informacje. To wszystko umożliwiają coraz szybsze, coraz lepsze komputery. Czyli nanotechnologia w tym sensie rozwija to, no bo rozwija elektronikę, no więc... Wydaje mi się, że to nie jest nie mamy do czynienia z jakąś nową sytuacją. To jest sytuacja, którą mamy od dłuższego czasu. Od samego początku, tak, można powiedzieć. Ale przede wszystkim od samego początku elektroniki, że no, różne organizacje mogą mieć do niej dostęp. Oczywiście domyślam się, że te najnowsze nowinki są jednak dość skrzętnie ukrywane przez wojsko. Natomiast i które stara się być, czy te organizacje, czy niektóre państwa starają się zawsze być o krok jednak dalej. A możemy wyprodukować armię robotów i wysłać na front. Ale ma pani na myśli nanoroboty, czy takie roboty? No nano, roboty? Tylko dzisiaj nano. Panie doktorze, wyłącznie. Nanoroboty. Nie widzę takiego zagrożenia. Myślę, że... Znaczy tak... nie, ja nawet uważam, że to nie byłoby zagrożenie, tak, gdyby była wojna, zamiast wysyłać młodych chłopców, to lepiej byłoby wysyłać taką armię. Ja tutaj z punktu widzenia, teraz myślę, z punktu widzenia techniki wojskowej. Z punktu widzenia techniki wojskowej, wojsko jest raczej zainteresowane nie w konstrukcji nanorobotów, tylko w konstrukcji robotów wielkości człowieka, czy w naszej skali. Pamiętajmy, no tak, że... bo gdyby były takie maleńkie. No właśnie, tak. One są tak maleńkie, że ich nie widać gołym okiem. No ale to zupełnie. Może lepiej dla wroga. No jednak też musimy pamiętać o tym, że jest pewna proporcjonalność między wielkością a siłą rażenia. Więc no nie wracając do tego na poważnie, to chodzi mi o to, że oczywiście roboty tak, i to co powiedziałem na temat nowych koncepcji w układach logicznych, właśnie temu mają one służyć po prostu. Więc tutaj nanotechnologia nie jako nanoroboty, tylko jako nowa technologia konstrukcji układów logicznych do konstrukcji właśnie prawdziwych, dużych robotów, które mogą robić różne rzeczy. Czyli jak będzie ten duży robot już stworzony, to ja rozumiem, że wtedy nanotechnologia, powiedzmy, konstruuje mu coś w rodzaju głowy. Dokładnie, prawda? Mózgu. Mózgu. Tak, tak. To znaczy nanotechnologia i jej osiągnięcia będą polepszały sposób, w którym my jesteśmy w stanie naśladować działanie mózgu. To znaczy nowe techniki dają możliwości tworzenia jakby nowych materiałów, nowych rozwiązań, które rzeczywiście mogą znacząco przyspieszyć działanie takich układów logicznych do tego stopnia, że tego typu jednostka będzie mogła realizować rzeczywiście na żywo dużą ilość informacji, przetwarzać, no i działać w sposób samodzielny, w sensie takim logicznym, prawda? Także na tak dużym poziomie, żeby rzeczywiście znaleźć zastosowanie jako taki autonomiczny układ. No i oczywiście znowuż, to oczywiście może być wykorzystane przez człowieka do bardzo wielu różnych dziedzin, w tym... Znaczy również, na tagi, no nie, oczywiście. Tak, w tym również dla wojska. Tak. Także no, znowuż, to od czasów tej kamiennej siekierki się niewiele zmieniło. Możemy ją użyć do tego, żeby upolować zwierzę i przetrwać, oraz do tego, żeby przegonić sąsiada, właśnie, który chce nam zjeść. To jest interesujące, łupu. Że jest taki wielki postęp cywilizacyjny. To, co się stało na przestrzeni mojego życia, to jest coś po prostu nieprawdopodobnego, a równocześnie etyka i moralność stale są w tym samym miejscu i tutaj nie pomoże żadna nanotechnologia, nic. Nawet powiedziałbym tak, wydaje mi się, że właśnie nanotechnologia nie ma wpływu na moralność i etykę. A właśnie według mnie może mieć. W tym sensie. Ale to jestem ciekawa, w jaki sposób. W taki sposób, że my dopatrujemy się, że rozmawiamy w tej chwili o tych zagrożeniach, patrząc na te zagrożenia takie, no wciąż odwołujące się do takiej katastroficznej wizji, w której wymyka się jakaś technologia spod naszej kontroli, jest konstruowany jakaś ostateczna broń, prawda? Która niszczy naszą cywilizację, niszczy nas. No ale to jest...
możemy pomyśleć o czymś zupełnie innym. Proszę zwrócić uwagę, że zwiększenie stopnia informatyzacji w społeczeństwie ma wpływ na samo społeczeństwo. Ludzie coraz więcej korzystają z e-maila i różnych form komunikacji nie na żywo. Izolują się od siebie. Nie jestem statystykiem, prawda, ale domyślam się, że ludzie, którzy pracują na przykład z młodzieżą w tej chwili i rejestrują... No właśnie. Znaczy, chodzi mi o to, że to powoduje czy może mieć wpływ na pewne zachowania społeczne. Ale na gorzej. Na gorzej. Tak. No właśnie w tym bym upatrywał zagrożenie, które niesie nanotechnologia. Właśnie nie przez samo słowo nano, tylko przez fakt taki, że postępująca informatyzacja i taka elektronizacja naszego życia może prowadzić do alienacji, do tego, że my... Dewiacji do wszystkiego. Może prowadzić do tego, że te zachowania społeczne wśród nas, które były podstawą naszego rozwoju jako gatunku, one mogą zacząć cierpieć. No to byłoby katastrofalne, gdybyśmy rzeczywiście wrócili na drzewo, z którego żeśmy zeszli. Paradoksalnie. Proszę zwrócić uwagę też, że ważnym problemem jest nadmiar informacji. Ta informatyzacja prowadzi, że mamy ogromną ilość informacji, która nas otacza. Zaczyna być coraz trudniejsze wyłowienie przez człowieka tych informacji. Z tego śmietnika, co jest cenne. My musimy, wydaje mi się, więcej uwagi położyć na to, żeby nauczyć to nowe pokolenie radzenia sobie w tej sytuacji, wyciągania tych informacji i wyciągania tego, co jest wartościowe. I to będzie bardzo trudne, bo to się już dzieje gdzieś na takim piętrze psychicznym. To jest prawdziwe zagrożenie. Że to jest szalenie trudne, żeby to odwrócić. Znaczy my nie możemy, to jest moje zdanie, my nie możemy zahamować tego postępu. Nie możemy udawać, że my nagle zatrzymamy rozwój tego szybkiego przekazu informacji. Proszę zwrócić uwagę na to, jaki to jest paradoks. Zwiększamy w ogromny sposób możliwości komunikacyjne między ludźmi, bo możemy do siebie dzwonić. Nie zawężamy, paradoksalnie będziemy prowadzić do tego, że sami ludzie nie będą chcieli z nich korzystać. Czyli będą się jakby alienować w pewnym sensie, nie będą ze sobą rozmawiać. Absolutna alienacja, ponieważ potem przychodzi taki moment, że jest nieumiejętność rozmawiania, patrzenia sobie w oczy i rozmawiania. Znaczy, gdzieś jest taka samotność w sieci. Rzeczywiście. To jest rzeczywiście bomba. I to jest chyba bomba, która tyka. Tak, to jest coś według mnie, na czym naprawdę warto się zastanowić, chociaż jest to mniej medialne, mniej powiedzmy science fiction, mniej się nadaje do zrobienia filmu, który możemy przez 2 godziny oglądać z zapartym tchem, koncentrując się na efektach specjalnych. Nie jest to wizja samoniszczących się nanorobotów, tylko wizja po prostu naszych problemów społecznych. Czyli w tym sensie pan mówił o moralności i etyce, że ona... w tym sensie. Chociaż to może być nawet, może niekoniecznie z etyką i moralnością do czynienia, bo ktoś może być bardzo etyczny, ale nagle znajdzie się w pewnej dosyć takiej sytuacji, która... go zepchnie na margines, to znaczy będzie tak wyalienowany, że po prostu dalej będzie przyzwoitym człowiekiem, tylko nie będzie umiał, miał możliwości właśnie wydobycia swojej przyzwoitości już nawet. Znaczy po prostu brak... To jest moim zdaniem to jest jedno z poważniejszych zagrożeń. Mnie się też tak wydaje. Poza tym ten nadmiar informacji, o której pan mówi, właśnie ta ilość powoduje też, że następuje taka dewaluacja tej wartości. Oczywiście, dokładnie. I my już dokładnie, znaczy my może jeszcze wiemy, ale młodzi nie posiadają hierarchii wartości. Dokładnie, oni mają też jeszcze jeden problem. Według mnie przynajmniej ten bardzo szybki przekaz informacji powoduje, że możemy w błyskawicznym czasie przekazać w internecie na jakimś portalu zdjęcia, nie wiem, filmy, muzykę. No dobrze, tylko mam wrażenie, że ludzie przestają się koncentrować nad przeżywaniu swojego życia emocjonalnie, natomiast za wszelką cenę chcą się podzielić tym, co jeszcze nawet nie zdążyli przeżyć z innymi. Problem polega na tym, że tego typu dzielenie się nie niesie w sobie nic. No właśnie, takim największym państwem świata dla mnie jest Facebook, który jest po prostu czymś przerażającym. To znaczy ja mam takie poczucie, że jestem na lotnisku we Frankfurcie, jedne zdania lądują, drugie startują. Jest absolutny bełkot. To znaczy
Ktoś pisze, że nie mógł zasnąć, ktoś drugi cytuje Homera. To w ogóle jest jakaś absurdalna, taka kakofonia. Kakofonia jest absurdalna wymiana myśli. Do tego włączone są reklamy. Jest absolutny chaos. I ja widzę, że tam są naprawdę ludzie z różnych półek intelektualnych, którzy biorą w tym udział. I niestety z pewną przykrością stwierdzam, że profesorowie uniwersytetów, czasami moi koledzy, którzy tam wypisują, schodzą coraz niżej. To znaczy powolutku po tych schodach dostosowują się do tej masy tabulety, że tak powiem. Znaczy, oczywiście to nie ma specjalnego znaczenia, bo oni i tak sobie swoją pracę wykonują, ale gdzieś jest coś takiego, że jest jakiś absolutny chaos. Absolutny chaos. Bo to wcale nie służy, że ci ludzie są bliżej siebie. No właśnie, bo to jest tak, ja myślę, że no. Pani jest poetką, więc dla mnie to czasami. Jest taki, dla mnie to jest taki doskonały przykład, bo pani obserwuje, czy pani się zastanawia nad jakimś aspektem życia. Pisze pani wiersz, prawda? On w sumie zajmuje bardzo małą ilość pamięci, w sensie jak gdyby komputerowym, bo to tak, jest... Tak, nano wiersz pisze po prostu. Tak, nano wiersz. Tak. Ale to jest rodzaj takiego bardzo ciekawego sposobu, bo pani w tym wierszu zamyka pewną obserwację. Nie, pani nie robi zdjęcia rzeczywistości, tylko to jest rzeczywistość pojmowana przez panią. Tak. W tym sensie jest się czym podzielić. Dlatego, że pani przedstawia pani odbiór świata. A to, według mnie, na czym polega nauka i postęp, właśnie jest bardzo zbliżony, bo on polega na wymianie myśli między ludźmi, w jaki sposób oni postrzegają świat. Jeżeli będziemy tylko pokazywać świat w zdjęciach, w czymś, ale nie mówić sobie wzajemnie o tym, co z tego wynika dla nas, jak to czujemy, jak to rozumiemy, czyli poezja, nauka, powiedzmy, to nie wnosi nic. Mało tego, robi oczywiście, to, o czym pani powiedziała, oczywiście. Tworzy tak dużą ilość informacji, że prowadzi do dezinformacji. Tak. I to zresztą Stanisław Lem jakiś czas temu też gościł u nas na wydziale, wiele lat temu, właśnie mówił, że największym wyzwaniem jego zdaniem przyszłości będzie selekcja informacji, a nie samo ich pozyskiwanie. Tak, bardzo słusznie. Także to wydaje mi się, że jest rzeczywiście realne zagrożenie związane z nanotechnologią, bo nanotechnologia rozwija właśnie system wymiany informacji, przekazu informacji w największym stopniu na razie. Ja powiedziałem o tej części medycznej, a ona się dopiero rozwija. Natomiast ta część informacyjna, ona naprawdę, tamta nanotechnologia naprawdę jest i ona nie jest w tej wersji science fiction z nanorobotami, ona jest w wersji, która też jest w pewnym sensie science fiction, jeżeli się ktoś tym interesuje. Natomiast ona jest taka cicha i niespektakularna, natomiast przekłada się właśnie na rozwój naszych, na dużą zmianę naszego codziennego życia. A swoją drogą, czy nanotechnologia trafiła już do literatury? Powstawały jakieś takie dzieła science fiction, bo ja na to nie zwróciłam uwagi. Nie, no na pewno. Ale na pewno coś takiego to myślałem powstało, się, że tak. Znaczy prawda? Ja właśnie zajmuję się science, a nie fiction. Także staram się. Więc proszę o to nie pytać, kiedy zaczynamy robić nie, fiction. Nie, bo myślałam, że po prostu to staram się odchodzić jak gdyby od tej części, tak. Żeby pozostać w tej części science. No właśnie. Bez właśnie. Fiction. Także oczywiście no, filmy i tak dalej zawierają różnego rodzaju jakieś takie właśnie pomysły zaczerpnięte z artykułów i tak dalej. Także to, no i dobrze, że funkcjonuje, no bo to w jakiś sposób zwraca uwagę społeczeństwa, że jest coś takiego, tak, prawda? Taki trend w nauce. O tym bardziej, że tak się naprawdę mało o tym mówi, bo ja nawet rozmawiałam z paroma osobami, dla których ten termin był zupełnie obcy jednak. No i bardzo mnie to zmartwiło, ale mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji będzie jednak dużo lepiej. Taka wizja przyszłości, którą zresztą zrobiłam na podstawie publikacji Unii Europejskiej na temat nanotechnologii. Jest rok 2020. Siedzimy sobie w kawiarni i jemy śniadanie. Oczywiście nie wiem, czy pijemy kawę, czy sok pomarańczowy. Naturalnie jest on taki już pewnie z nanocząsteczkami. Silniki spalinowe zostają zastąpione łagodnym szumem, prawie że szelestem.
zamiast spalin w powietrzu od czasu do czasu czujemy słabą woń metanolu. Na przykład jest bardzo szybka obsługa. Wprowadzamy zamówienia na elektronicznej karcie dań, który zautomatyzuje natychmiast kuchnię. Rachunek będzie można zapłacić przez dotknięcie kartą płatniczą znaku euro wydrukowanego w rogu jadłospisu. Napiwki pozostaną w gotówce, która wydaje bardzo przyjemny dźwięk. Oczywiście ze względów higienicznych monety będą powleczone antybakteryjnymi nanocząstkami. W oknach kawiarni będą specjalne szyby odporne na brud i zadrapania. Będą oczywiście przetwarzać światło w prąd elektryczny i na życzenie działać jako wyświetlacz. No miło będzie w tej kawiarni, będziemy tak siedzieć i będzie nanoelektronika oczywiście dookoła nas i będzie będą przedmioty bez specjalnie widocznych struktur, nie wiem, jakaś czarna powierzchnia, która będzie gromadziła światło i przetwarzała je na prąd. Oczywiście będzie to materiał odporny na zarysowania, dzięki zresztą też jakiejś cieniutkiej powłoczce, ja wiem, diamentowej może nawet. I co jeszcze może być? No będziemy mogli oczywiście przesyłać wiadomości przy pomocy fal świetlnych i radiowych. Inteligentna odzież, którą będziemy mieć na sobie, zmierzy nam tętno i oddech. No i tak będziemy w tej... Jak pan to widzi? Znaczy, przede wszystkim to, czy będzie tam przyjemnie, będzie zależało wyłącznie od nas. I od tego, o czym będziemy rozmawiać. Niezależnie od tego, jaka będzie, że tak powiem, architektura zewnętrzna. Więc to oczywiście w tej wizji, o czym pani wspomniała, to są tak naprawdę rzeczy, które już się dzieją. Tak jak powierzchnie samo... Naprawdę wszystkie, tak? Praktycznie prawie wszystkie. No bo powierzchnie samooczyszczające się, na przykład kwiat lotosu jest bardzo hydrofobowy, mówię tutaj o roślinie, i właśnie częścią obserwacji, którą czynią fizycy, chemicy i biolodzy dotyczące biomimetyki jest to, aby tworzyć właśnie powierzchnie super hydrofobowe, czyli takie, po których wszystko spływa. Bardzo łatwo można oczyścić wtedy z ewentualnych zanieczyszczeń, po prostu przepłukując wodą. Oczywiście jest bardzo duży rozwój fotowoltaiki w celu rzeczywiście pozyskiwania większej ilości energii ze światła. To jest sprzężone również z rozwojem elektroniki plastikowej, czyli wykorzystanie materiałów organicznych do tworzenia układów elektronicznych. To już w tej chwili jest rzeczywistość. Te układy, jakby tak się przynajmniej wydaje, one wypełnią inną część rynku, bo one, ta elektronika, którą używamy w komórkach, w komputerach, ona jest krucha, bardzo szybka i efektywna, natomiast możemy sobie wyobrazić robienie elektroniki, która nie jest taka szybka, nie ma takich potrzeb w pewnych zastosowaniach, natomiast jest na przykład elastyczna, miękka i można ją integrować na przykład z ubraniem, o czym pani wspominała, czy można ją integrować właśnie z różnymi, może mierzyć nam tętno i tak dalej, bo może być to, nie wiem, czy właśnie nawet odzież. Dla kogo bije serce? Też. Mam nadzieję, że ta część nigdy nie zostanie zmieniona. No właśnie, byłoby okropne. To byłoby okropne. A? Natomiast większość z tych rzeczy, tak, również oczywiście zasilanie samochodów, to co pani mówiła, że nie będzie silników spalinowych, czy być może będą to silniki elektryczne, które już wiemy, że są w samochodach, już niektóre firmy je promują. Jest kwestia po prostu opłacalności, tak naprawdę kwestia
tego, jaką ilość energii możemy zgromadzić w takich silnikach, w sensie jak długo, jakie są zasięgi tych silników. Tam jest wiele też, no są różne takie problemy, nie będę wchodził tutaj w szczegóły, natomiast oczywiście, że nanotechnologia jakby znajduje, jest tą dziedziną nauki bardzo interdyscyplinarną, która próbuje poprawić pewne rzeczy i rozwija rzeczywiście te zagadnienia. Jeżeli chodzi o wymianę informacji, to akurat tu się coś nie zgadza w tej wizji, bo światło i fale elektromagnetyczne używamy już dość dawno. To już była licencja poetyka, dalej to my już robimy od dawna. Tak, rzeczywiście jest wiele takich aspektów, od trywialnych rzeczy właśnie, jak powierzchnie samoczyszczące się, trywialnych w tym sensie, że to po prostu są materiały, które możemy dotknąć, nie? Po właśnie zaawansowaną elektronikę, która czuwa nad różnymi rzeczami, na kwestia właśnie przetwarzania światła na energię elektryczną, kwestia właśnie nowych układów elektrycznych, które byłyby zasilane z ogniw paliwowych. To są wszystko techniki, które już w tej chwili się dzieją. Mm-hmm. Jest kwestia opłacalności, jest kwestia nakładów, prawda, na te techniki i tego, czy one rzeczywiście znajdą swoje miejsce na rynku. Rynek w pewnym sensie działa znowu jak przyroda, lubię to porównać, nie? Ponieważ jest mnóstwo pomysłów, naprawdę wiele. Z punktu widzenia naukowców one wszystkie są fantastyczne, bo naukowcy jak gdyby na tym etapie głównie się koncentrują idei. Natomiast później następuje rzeczywiście selekcja tych produktów przez rynek, przez tą część finansową, przez to, jak to konsumenci odbierają i tak dalej. To jest też naturalnym procesem według mnie w dużej mierze i no i tak musi być. Natomiast czy ta kawiarnia będzie przyjemniejsza od takiej w stylu retro, to nie jestem pewien. Myślę, że takie też będą dalej. Czyli nie mamy się obawiać, Lec powiedział kiedyś, jesteśmy coraz bliżej odkrycia Boga przez naukę, drżę wtedy o jego los. Nie jest tak źle, proszę Państwa, z nauką, jak się okazuje. No oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, panie doktorze. No nie wyczerpaliśmy. Nie, bo to tylko tak dotknęliśmy. Ja prawdziwie czuję się troszkę wyczerpany, bo to jest późna pora, natomiast temat żyje poza nami, poza mną, tak. poza tym miejscem. Jeszcze może kiedyś do niego wrócimy. Panie doktorze, ogromnie dziękujemy za wizytę w studio. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.